A teraz w Teatrze Biograficznym, ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii, Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play, na który bardzo długo czekałem, długo się z tym męczyłem i nareszcie mogę go rozpocząć, a jest to oczywiście Let's Play. Bugs Bunny Lost in Time. Więc tak, nareszcie robię Bugsa i od razu mówię, jeżeli byłyby jakieś niezgodności z obrazem, to jest spowodowane prawdopodobnie tym, że przechwytuję to jako okno, a nie jako samą grę. A więc synchronizacja, bo widziałem, że nagranie się nie odpaliło dokładnie, kiedy wciśniałem przycisk nagrywania, czyli lewo, prawo. No i no co, no zacznijmy to w końcu. New game i start! Here I am, Pismo Beach. Hey, wait a minute. This doesn't look like Pismo Beach. I probably should have turned right at Albuquerque and... Ooh, look at the size of this carrot juice dispenser. Yikes. Taka mała rzecz, którą muszę zaznaczyć od razu. Jest to to bolało. Jest to prawdopodobnie pierwsza gra na kanale, która nie pojawi się w widescreenie, jeżeli chodzi o grę 3D. Ponieważ po prostu z jakiegoś powodu w tej grze... Z tej gry nie da się wyciągnąć widescreena. Tak, mógłbym spróbować coś z emulatorem PS1 i wersją na PS1, ale ja chcę zrobić let's play z wersji PC-towej. No i lećmy do nowhere, czyli nigdzie. I to jest w ogóle największa rozdzielczość gry, jaka może być ustawiona. Now, where the heck am I? Maybe the person who lives in the silo will tell me where I'm at and how to get out of being at here. Come right in. How do you do? My name is Merlin and I'm a sorcerer. Yeah? Really? A sorcerer? Come on, let me see a saucer. Huh? Please, please? Of course. Anything to oblige a guest. You know, that's a good trick, Moyle, old Goyle. Can you do this one? That gave him a hobby, but I still ain't nearer to my natural habitat. Sorry to interrupt this entertaining demonstration, but can you tell me where I am? It seems that you are lost in time, my dear. Here, it's nowhere. Nowhere? And do you know how I could get back to, somewhere? Of course I know. You must go from one era to another and find symbols like this. They will open you new locations and will progressively lead you back to present time. All right. Listen carefully, Rabbit. Get 10 of these objects to receive a clock symbol. That's it for now. Bye! Yeah, goodbye! A więc tak, mogliście zauważyć, że niektóre głosy się spóźniają. Jest to niestety właśnie spowodowane wersją na PC-ta, ponieważ na nowszych systemach, od razu mówię, że gra teraz, w tym momencie, jest grana na Windowsie 7. Gra jest lekko zglitchowana, jeżeli chodzi o audio. No, grafika jeszcze tam ujdzie. Chociaż i tak jest ograniczona do 32 bitów albo 16 bitowy grafik, ale jakoś tam daje radę i w ogóle. No i można sobie grać w każdym razie. A więc dobra, jesteśmy nigdzie i to jest nasz tutorial level, więc no... Zobaczmy ten znak. Gram na padzie, więc...
Niestety gra nie jest przystosowana do grania na padzie tak w 100% i dlatego nie pokazuje mi, co mam wcisnąć, jeżeli chodzi o pad, więc no dobra, no. Okej. Okay. Object up there. Więc tak, musimy kolekcjonować zegary i złote marchewki. I ogólnie tutaj jest tak to zrobione, że nie możemy dostać marchewek, póki nie porozmawiam, że tak to powiem, z tym znakiem. I tak jest, jak mówiłem, to jest najwyższa rozdzielczość, jaką mogę w tej grze ustawić. Niestety nie ma tu nawet wysokości szerokości 1280. Bodajże to jest 1024 na 768, coś w tym stylu, ale nie do końca pamiętam. No dobra, pogadajmy sobie z tym znakiem. To land on explosive objects like TNT boxes without injuries, use the here's action to softly land on it. Innymi słowy, musimy użyć naszego helikopterka z uszu, który jest swoją drogą fajnym sposobem na urozmaicenie gameplayu. Nie jest to taki sam, jak widzieliście w Raymanie 2 albo 3. Otóż, kiedy używamy helikoptera, nasze całe momentum, nasza cała szybkość... Muszę sobie przypomnieć, jak jest szybkość po polsku. Jak jest momentum po polsku, o. Może tak, to lepiej brzmi. Nasza cała szybkość jest zabierana i wtedy swobodnie opadamy. Co jest sprytne. Ale według mnie nie ma sensu w ogóle. No dobra. Bounce on some enemies to reach inaccessible objects or ground. Dobra, więc teraz musimy poskakać sobie na nasze... by zdobyć nasze marchawki. Okej. Okay. Teraz na tym gościu. Okej. Okay. Ja się zdziwiłem, what? Dobra. A nie, nie chcę tego czytać. Sobie to przeczytam. O. You can use objects like mallets to bust an enemy, but do it fast. It works for a short time. Czyli przedmioty, które możemy podnieść, są tak jakby power-upami. I po prostu przez pewien okres czasu działają. To jest coś na rodzaj power-upu w Super Mario Galaxy. Tak bym to powiedział. Też w sumie to z Mario 64 też. Sumie, bo obie te gry mają limit czasowy na power-up, co jest limitem dupki. Ale dobra, więc teraz pogadajmy z tym. You can move some objects using the push action. They can be used as a step to reach a too high ground or object. Dobra, no i teraz musimy... uczymy się przesuwania skrzynek. Ale to głośno, mogę słyszeć efekty jakoś? Enter, escape, sound effects. Okej. Mogę tu skoczyć? No, ale fajnie. A tu? A tu już nie. Gra, z tego co wiem, nie ma aż tak dużo gliczy, więc nie będzie tutaj zbytnio co do roboty dla mnie. Ale no, będziemy przychodzić. I nie, od razu mówię, gra nie będzie robiona na 100%. Czemu? Ponieważ... Po pierwsze, Michał to zrobił, więc jeżeli chcecie zobaczyć na serio 100%, zapraszam was do jego let's playa z tejże gry. A ja to będę robił po prostu tak, o, sobie przychodził. Ponieważ ta gra nic wam nie daje za 100 pro. Po prostu, o, zdobyłeś 100 pro i co dostajesz? Swoją, jak to się nazywało? Uczucie w sobie, że jesteś super, bo zebrałeś wszystko. While you're running, try the roll action. It can be used as an attack against enemies. Czyli po prostu innymi słowem, nic specjalnego. Ale tak, teraz zostają uszą nas walki z przeciwnikami. Use the jump or kick action to defeat some enemies. Combine both actions for some other one. To, co przed chwilą zrobiliśmy, było po prostu
kołek. A teraz musimy użyć skakania albo kikowania. No w sumie to wszystko trzeba użyć. If you can't hurt an enemy when he's facing you, try to kick his behind. It could work. You could also try to tire him out first. When he stops, kick his behind, bunny. Ta-da! Siódma marchewka. Więc teraz Merlin nam powiedział o coś na rodzaj... nie wiem, asesina? tak to próbuję sobie wyjaśnić. Otóż... ruch, który przed chwilą wykonaliśmy, to znaczy ruch. Ale dobra, no akcja, którą przed chwilą wykonaliśmy, polega na tym, że... w tej grze jest tak jakby limit czasu na ściganie nas. Ogólnie cała gra jest oparta na czasie, jakbyście się nie domyślili. I to bodajże przez 5 sekund przeciwnik może nas ścigać. Po tym czasie on staje się zmęczony. I to pozwala nam na szybkiego wykończenie, jeżeli jak w tym momencie nie możemy go rozwalić normalnie. Coś się chyba też przydaje przy może dwóch boss fightach? Chyba tak. Elo. You can pick up objects and throw them to enemies. You can also pick them up, move them, and drop them somewhere else. Okej. Więc teraz się uczymy, że możemy podnosić przedmioty i nimi rzucać. Albo nie, po prostu podnosić. Okej. Ósma. Ta. Marchewka. To avoid awakening someone, use the sneak action. It can also be used on fragile grounds. Tak, jeżeli przejdziemy po tym... po tym moście normalnie... on się rozwali, więc dlatego musimy używać skradania się. Jedyny glitch, może niekoniecznie glitch, ale... coś na rodzaj, nie wiem, techniki jest taki, że kiedy spadacie, możecie cały czas spamować przyciskiem do robienia helikoptera ze swoich uszu i wtedy macie pewną szybkość. Nie jest ona za duża i prawdopodobnie jak nie wiecie co robicie, to zginiecie. Pewnie tak samo jak ja będę tu ginął, ale po prostu to czasem może uratować skórę. O. Hello, teksturo. I z niewymodelowanym tyłem. Jump and press the dive action over a rabbit hole to get under the ground. To exit, reach a hole and jump. I to jest technika, która bardzo mi się podoba w tej grze. Otóż możemy wskoczyć do króliczej norki. Który by był to przycisk? Ten, okej. Okay. I wtedy Bugs wchodzi pod ziemię i wtedy możemy przechodzić pod kratami lub innymi drogami, którymi normalnie byśmy nie przeszli. No i mamy wszystkie 10 karotek i tak samo możemy wyskoczyć, i tylko z tych dziur możemy tak wyskoczyć. Jakbyśmy próbowali z czegoś innego, jakbyśmy próbowali normalnie nie wyskoczyć z ziemi, to się po prostu nie da. Hoppa. I teraz musimy iść do Merlina, żeby nam dał zegarek. Pick this one up to start your quest. It opens the Stone Age era. Get in and there choose one of the opened entrances. Visit all of them and get back all the hidden clocks they contain. No i nice. Great! Thanks, Mile. Anything else? Yes. Of course, picking up carrots will raise up your energy. That's it for now. We'll probably meet again somewhere in time. Time traveling is one of my favorite hobbies. I'll teach more later, time traveler. Goodbye! Yeah, goodbye, Mile. No i fajnie. Swoją drogą... collecting symbols. Well, why not? After all, they laughed at the man when he discovered the penicillin.
Swoją drogą bardzo bym... Gdybym miał wybrać jakąś grę, która miałaby dostać HD Remake, to byłaby na pewno jedna z takich. Ponieważ ta gra nawet się nie ukazała na PS Store, ba! Nawet nie da się jej odpalić na niczym innym poza PS2 i PS1. Na PS3 w sumie też, bo na przykład na PSP, jakbyście to spróbowali odpalić, to powodzenia życzę. Trzeba specjalny plugin, nazwany Popsladder, zainstalować, który też nie jest za dobry. Znaczy, plugin sam w sobie jest świetny, ale granie tak nie do... Po pierwsze, gra ma bardzo mało FPS-ów. Znaczy, na serio, jest framerate okropny. Brak analoga też może być pewnym nieudogodnieniem. No i ogólnie tak jakoś się dziwnie gra na PSP w tą grę. No i wróciliśmy. No i pięknie. Co to ja chciałem? Aha, po prostu granie na PSP w tą grę jest okropne. A z Vity nie mogę powiedzieć, ponieważ na Vity, chociaż jest to Henkaku, można odpalać pirackie wersje gier na PS Vita, to nie da się jeszcze, przecież prawdopodobnie już ktoś tam ma, tylko jeszcze po prostu tego nie wydali, nie można grać, wiecie, we wszystkie gry na PSP, we wszystkie gry na PS1, na Vicie. Ale to pewnie z czasem się stanie i wtedy, jeżeli w końcu to będzie możliwe, to zdam wam relację, jak się gra w Bugs Bunny Lost in Time na Vicie. Bo nie wiem. Na serio nie wiem. I tak próbowałem to robić jeszcze za czasu, kiedy emulowanie PSP było możliwe na Vicie. A jak na razie jeszcze to nie zostało wydane. No i nie było za świetnie. Ale dobra. Mamy też normalne marchewki, które nam podnoszą, które są naszym zdrowiem. I tu jest checkpoint, a czy mogę? Aha. Hello, travel hair. Let me save your position. Tak, chcę zapisać. No i zapisujemy. Thanks, Mile. Bye. Yeah, goodbye, Mile. Goodbye. No i przenosimy się do kolejnej ery, jaką jest... Ojej... Stone Age, czyli era kamienia. Kamienia upanego, whatever. Dobra, ale ja tu chcę checkpoint, żeby zapisać sobie mi progres. Nie ma progresu, co nie? No cóż. A więc dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć, pa pa!